Siemanko, z poniedziałku przyjechałem zobaczyć, jaka sytuacja. Wszystko prawie pozamykane. Jakiś ciemny siedzi na siatce. O, w taki sposób złapałem ciemnego. Szkoda, że to się nie nagrało. Albo Marcin jest. Marcin jest. Ciemny Marcina pewnie się zawieruszył. O, w taki sposób go złapał. Mocno pociągnąłem, bo siedział na siatce. Już go wyciągam. Czekaj, już go odplątuję. No i pierwsza sztuka z poniedziałku jest. Ciemny, takie ma dwie obrączki, trzy nawet. Poniedziałek się zaczął dobrze, tak jak dwa tygodnie temu. Także tak jak mówiłem, pocztowe jak latają, zawsze coś sobie przyprowadzą. Asiu, Asiu, Asiu. Asiu. O. Niech sobie latają. Ta samica się zaparzyła. To chyba z pocztowym, bo się cały czas dobija. Młoda. Bardzo fajna. Na takim oku. Mocno czerwonym. No, jakie wesołutkie samczyki. Młode. Też młode. W tym roku to tygrysy polecą, bo one się takie zrobiły prawie białe. Ktoś się pytał o czarną, czy mam samicę. Mam akurat samicę czarną, ale ona jest na nieoryginalnej obrączce. To jest moja samiczka. Ona nie jest w parze chyba, chyba że już może. Może już jest. Ale tak jak mówię, ja nie wysyłam. Zagnam je. Poczta już zamknięta. Teraz niech sobie te latają, zbierają, bo poczta cały weekend była otwarta. Ładnie tata sobie je ganiał, tam wypuszczał. Także miały luz. A teraz te dzikusy niech sobie polatają. Nie chciałem je ganiać, one same się poderwały. Parę sztuk. Ten na białym ogonie to prawdziwy ham taki będzie, jak jasne. Klepie, klepie, zrywa się co chwilę. Siada i znowu się zrywa. O tej porze roku jasne. Najweselsze zawsze. Stary. I dziady to nawet z budy nie chcą wylatać. Asio! Zaraz je poganiam troszkę. Jest kilka takich leni, co będzie trzeba usunąć. Spadochroniarze. Jak się nie wrobią, blewiartą tutaj. Jest, lata. Ale tak jakby mówi Boże, jak wysoko. No, oni nawet 5 minut nie polatają, muszę je dłużej poganiać. O, Marcin ruszył coś. Mówi Marcin, w domu nic nie podpędza. Ale podpędził. Albo tylko szturchnął. A Blajwiner już tam, kurde go, w górze. Mota, jest Marcin, jest troszkę.
No ciekawe, czy się wyciągną w górę, czy nie, bo moje już tutaj robią takie zloty i upadki. Blaywiner tu już w tej małej grupce, a ten ostatni. Marcina idą w górę. Chyba. Zaraz będą ciekawe te świeże. O, ten jakiś dziwny, ten to chyba łysek Marcina, tak, już wpada. Już siada, już wpadnie, może będzie. Jest, ma chęć. Pierwszy siada. Na białym ogonie. Już siada, siada ten, jest. Także Marcin spędzi, już jednego straci. Chyba, że więcej wyśleci. Także łychy nie za mądre. Także wszystkie gołębie, które przetrzymane są za długo, nie za mądre. No, ten ciemny, nie wiem czy to jego, czy to mój. No. Oj, zaraz się zerwał, trzeba zamykać to. Niech idą dalej. O. Jest tu plich, łysek, albo jakoś tam inaczej jeszcze je nazywają. Muszę go szybko złapać, bo moje jeszcze chodzą. O, o. Mało brakuje, Marcina tam w dół idą niestety. Tu chyba moje się porozwalały troszkę. O, 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 to chyba moje zaraz. Może być moje, ten Buda też na pewno mój. Zaraz tam wpadnie do Marcina. A ten ciemny? Ten ciemny jakiś podejrzany. A, bo to ten mój. Bo to ten mój świeżak. Buda, Buda. Nie wiem, czy coś tutaj jest. Mogło coś paść. Ale... jakiś ciemny, czarny. Murzynowaty. Ucieka? Ja nie wiem. Jasne, powiem wam, że lotne gołąbki. Muszę porobić znaki tym gołębiom. Bo jak ciemno usiądzie, to nie wiem, który to. Jasne, już porobiłem. Wariują. Nie chcą siadać. No, może, może być opcja. Jak to jest mój, to mu normalnie ja nie wiem co zrobię. O ten, tu. I chyba Marcina. Chyba Marcina, tak mi się wydaje, bo ma chyba znak. Znaczy, nie znak, tylko tą obrączkę taką różową. A nie pomyliłem się, jest murzyn. No tu, ten. Już prawie przeszedł Budę. No, także poniedziałek, zobaczcie. Chwilę, moment, już trzy sztuki.
złapane. Muszę im porobić znaki, bo temu naprawdę nie widzę tutaj nic. Się nie dziwię ojcu. Także będzie trzeba malować murzynek do przodu. Ma obrączkę nawet. Zaraz zobaczymy. O, samiczka. 19 roku. Ale też jest coś tutaj brakuje. Marcin, jak coś nie wie. O, takie ma. Nierówne tutaj troszkę. A tu taki jest, o. Nie miałby fartucha, to na solejku dwie dychy. Już mówię, wyłapałem parę sztuk. Chyba go troszkę uszkodziłem, jak go łapałem. Także dzisiaj trzy sztuki. Powiem wam, że trafiłem na fajną pogodę. Jak na razie. Coś tam się chmurzyło, ale teraz już jest fajnie. Można sobie popatrzeć, popić kawkę. Obcych nie widać, tylko to co rano. Marcin dziś jest skaleczony, trzy sztuki. Tak to jest, jak się ma dużo świeżych. No ale tak jak ten pliszek walnął sam pierwszy jeszcze, no to po prostu to tak jest jednak, jak gołem był ganiany, to się długo go nie trzyma. Sam miałem nauczkę z tymi Budapesztami. Trzymałem je prawie 2 miesiące, może dłużej nawet. Wypuściłem. Zacząłem to ganiać. Spuchły i pospadały. Tak teraz Marcin ma. Może te plichy były też, ale on też już za 2 albo 3 miesiące trzyma. 3 już teraz. Bo one już na święta przynieśli te ciemne i pliszki. To też takie rozpuszczenie potem. Albo wcale nie ganiać i dopiero potem. Po młodych, albo ostro od razu. Jaka para wylotka idzie do wszystkich, tylko nie do jasnych. Szczególnie do ciemnych. Oj, kaczka. Klatki pozajmowane. Teraz te marznie woda to do tych w głębniku im nie daje. No dobra, niech sobie żerują. Znaki porobione. Ciemnymi Budapesztą. Także teraz tata może sobie łapać, bo nie wiedział. Zrobi się cieple, to zacznie to naprawdę parzyć, bo tutaj to przecież kurde nie dojdziesz do ładu. A tutaj coś siedzi, tutaj jeszcze takie. Takie fajne pary były, niektóre już ich nawet nie widać. Szwalce były w parze, tu się sztuką. Są takie głębie jakieś, nie wiem, samce, które w ogóle nie chcą się parzyć, ani nie chcą, ani nie uciekają, nic. Jakieś takie animoty. Dobra, teraz zaraz wyjeżdżę. Wypuszczam pocztowe, nie chcę pocztowe latać. Jest maluszek, jeden czy dwa. Także wiosna pełną parą w gołębniku. Tylko teraz mrozy przyszły.
Ale ty jesteś dobry samczyk. O, pocztowe to same się zrywają. Tu jedne, tu drugie. Po kominach siadają tam gdzieś, o, siedzi sobie para na kominie. Ja się nie dziwię, że coś tutaj siada same. To non stop w górze praktycznie. Weselutkę, o. Tu już się dobrały do żarcia. Tamte nie zjadły. No i czerwony samiec. Malutki, jak piąstka. A se samicy przygruch. Dobra, muszę się zbierać. A także coś później może nagram jeszcze. Czarna jednak już sobie znalazła parę. O. No myślałem, że nie jest w parze. Ale jest już. Widzicie, co się dzieje? Takie gojemniki wielkie, tyle miejsca. O, zaraz się znalazło miejsce. To świnie. Masz, zobaczcie, grzywacz przyleciał, zobaczcie, co się dzieje. Wczoraj widziałem pierwszego w Warszawie. A dzisiaj jest już u mnie. Dzikus przyleciał. Po 14 sobie wypuściłem. To się poderwały przez dzikusa. Myślałem, że jastrząb. Chłopaki gruchają te serki, ale nie do tych, co trzeba. Do peszta gruchasz te. Bociany bez łapci jajka zniosły. Tu samica jest, samiec siedzi na jajeczkach. Marcin znowu spędził, ale już usiadły. No tu widzę, że Budapeszt się z jasna chyba chce zaraz skojarzyć. O, Adam, zobacz, jaką petardę ma. I idą tu do mnie. Adam jak ładnie rozpędził. Watachę. Moje nie chcą się poderwać, ale może. Przyjdą tu do siły. Ach ty kurde dziady, jednak w ogóle w górę nie chcą iść. Adama tu pięknie. W prawo, w lewo już są. Oba jak uciekają. Ale uciekły świnie. Te moje oczywiście. Adama tu nade mną. Nad moją głową. A to? Ojej, zobacz, taka grupka mała i uciekły. No tu za 250. Adasia. Tu Adama są, tu są moje, wszystkie wypędziłem. O, sina. I po
pocztowe i to i wszystko, kurwa. Marcin nie gania. I srebrniaki, i serki, i wszystko. Co tu się stanęło? Masz. Ten, jak on się nazywa? Orzeł, orzeł. Orzeł leci. No masz, te się złapały. Tam poszły, nie wiem, moje czy to jego. I! Cyrk. Zobaczysz, mama, Blewiner. Ty, Blewiner, musisz zaraz mi zginie. Sio. To się dopiero nazywa Armagedon. Zobacz, wszystko umie. W dachu. Ale tu i pocztowe, i te, i wszystko jest. A tu Adama pięknie idą do domu. Nie, jeszcze. Aż się zmęczyłem. Blachę mam, pierdolne, to wszystko usiądź. Ale się wyrywały, zobaczcie. Ale się wyrywają. Nie wiem, czy coś siedzi, czy nie. Jakiś ciemny chyba siedzi jeden. Adama pięknie tam się kręcą. Te są pozamykane żałobniki w parach. A jak się nie chciały złapać, musiałem wszystko wypędzić. No uciekały normalnie. Teraz może. Łysek. Uciekają. Odklepał ten czerwony fikan. O, jak idą. Co? Fikan. Pocztowymi. Ale zobacz, no nie mogę ich odpędzić. Na głowie siadały. Zawsze jak coś wpadnie, to już nie chcę ten. Zaraz do Marcina powpadają. Się obudzi w końcu. Słońce. Myli ich słoneczko. Co to? Wylot. Tu czerwony klepie. Żałobnik jest jasny na białym ogonie. Znaczy na białym ogonie wylot taki.
O, mówiłem, że czerwony nie pójdzie. Kurde. Leciał, nie bój się. Do Dąbrowskiego. No. Oba, jeszcze 10 kółek. Usiądzie? Czy nie usiądzie? Oba jak się poderwał. Czerwony. Wie, że tu był łapany. Rekordu ojca nie pobiłem chyba. To z 10 siedzi albo 9. Zaraz zobaczymy. Murzyny. Jakiś Budapeszt. A czerwony poleciał na dom. Dobra, łapię to. Nie mogę ich zapędzić, próbuję powoli. Ale tutaj chyba z 10 jest, tam coś złapałem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć z 15 będzie, no ciekawe ile. Adam się na mnie obrazi. No ja powiem wam, że te serki chyba są, bo tu jest jeden, tu jest drugi. Tam jest trzeci. One mogą być. No ale to wiecie, to ścina jest nade mną, taka ścina jeszcze, że siadają na łeb na szyję, to może nie być jednego jasnego. Chociaż chyba siedzi tam, no. Siedzi tam. Dobra, łapię dalej. O, ten warty uwagi łychal. Koroniaty, łapciaty. Perłowe. Wylot boczny. Łapię dalej. Trochę jest, a rekordu nie pobije chyba. Ojcowego oczywiście. O! To jest fajny gąd. Śmieszny. Koroniaty, łapciaty. Taki na sulejówku to z 5 dych. Jakby nie miał tego fartucha. O, taki to się prezentuje. Bocian. On ma normalnie posturę bociana, koroniatego, łapciatego. Tylko ma takie właśnie, jak to się mówi, troszkę kolorku narzuconego na szyję, no i fartuch z 20 roku. I to lotne było, widzieliście, jak przyszła dama. O Jezu, ile ja się namęczę, żeby teraz to złapać, to wszystko. Kiedyś nie było tych szponek, to do budy od razu spadała, teraz mam ciężko. Zabrakło do wyrównania rekordu tego czerwonego. 20 sztuk jest, 12 ciemnych murzynów. Jakieś jasne, tutaj tak jak widzicie peszty, tylko jeden jest. Adam mi złapał srebrniaka w koronie. Także od razu jedziemy z towarem do Adama. No i właśnie wróciłem od Adama, już jest 18 godzina. Trochę posiedziałem u niego. Adam powiedział jutro powtórka, także złapał mi srebrniaczkę jedną. Od pary wziąłem, ale żona tam doleciała, to nie wiem. Także 20 do 1. Dniówka dzisiaj zarobiona. Poniedziałek piękny.
Także 23 sztuki w sumie, rano 3, teraz 20. Tak można ganiać, panowie. Jest wesoło. I tyle. Jutro późno kończę, także jutro może nie dam rady spędzić Adamowi, jak będzie ganiał, ale zawsze tu tata jest albo braciak, także kurde. Będziemy ganiać, bo sąsiedzi Adama już nie ganiają młodościny wcale, nie wiem, mają teraz młode jajka, to oni już nie ganiają. Także to taka robota. Marcin też mu złapał 5. I 5 poszło, odeszło jeszcze tam gdzieś dalej, 2 km odeszło. I szwagier mu jego złapał, także. Także mówi, że coś jeszcze na pewno zginęło więcej, bo jak szwagier 5 łapał, to tam jeszcze na pewno coś dalej poleciało. No dobra, kończę, długi film będzie, także trzymajcie się, poniedziałek jest do przodu. I jak z poniedziałku do przodu, taki cały tydzień mam nadzieję, tak jak ostatnio. Ojca rekordu nie pobiłem, bo 20, gdyby czerwony wpadł, by było 21 i by był remis. Także najlepszy łapacz na YouTubie to MiliFR. Pozdrawiam wszystkich i tych złych, ale najbardziej tych charakternych. Trzymajcie.